Dasz Bur, można powiedzieć, w kierunku członków Związków Łowieckich. W sobotę obchodzono jubileusze 90-lecia Polskiego Związku Łowieckiego oraz 60-lecia powstania Koła Łowieckiego Słonka w Jaworznie. Polski Związek Łowiecki to bardzo ważna instytucja, taka z ustawy wynikająca, jako jedna z ważniejszych współpracujących z Lasami Państwowymi do tego, żeby była higiena w lasach. Tak? Z jednej strony musimy myśleć o drzewach, a z drugiej strony o tym, co żyje w lasach. Tak? I to jest zadanie myśliwych do tego, żeby robić odszczał, ale ten taki higieniczny, tych osobników, których jest za dużo, żeby utrzymywać pewną równowagę, ale ważniejszym celem, który jest realizowany, to jest dokarmianie zwierząt, to jest dbanie o te zwierzęta, dbanie o łowiska. Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą, skąd uczestnicy przenieśli się do sali bankietowej Szybu Piłsudski. Na początku na salę wniesiono sztandar koła, który został odznaczony odznaką łowiecką Złom. Nasza działalność to nie tylko gospodarka łowiecka, to szeroko pojęta działalność w zakresie kultury łowieckiej, tradycji, zwyczajów łowieckich. Pozyskiwanie zwierzyny łowej przez myśliwego należy do statutowego obowiązku, ale jako zadanie na samym końcu tych naszych obowiązków. Zgromadzonych gości powitał Zygmunt Jaromin. W imieniu zarządu i członków Koła Łowieckiego Słonka w Jaworznie chciałbym serdecznie i bardzo gorąco powitać wszystkich przybyłych gości, kolegów myśliwych. Następnie wyróżniano zasłużonych członków, którzy przez wiele lat angażując się wspierali rozwój koła łowieckiego. Złoty medal zasługi łowieckiej otrzymał Mirosław Jarosz, srebrne medale Jan Kurp, Stanisław Tabor i Franciszek Zając. Brązowy medal zasługi łowieckiej odebrał Zbigniew Płonka. Złote medale zasługi dla łowiectwa śląskiego otrzymali Kazimierz Szynol, Joachim Adamczyk, Jan Wilk oraz Andrzej Ślusarz. Wręczono również 2 srebrne medale zasługi łowieckiej dla województwa śląskiego. Odebrali je Roman Lichtański i Józef Kocoń. Medal 50-lecie działalności na rzecz łowiectwa otrzymał Remigiusz Rebes. Następnie zgromadzeni goście złożyli życzenia i pamiątkowe patery na ręce Grzegorza Pawłaszka. Cała sala była udekorowana i nie zabrakło wypchanych mieszkańców lasu. Była także skóra dzika, a jak zapewnił Grzegorz Pawłaszek, członkowie koła będą starali się pozbyć problemów z dzikami na terenie naszego miasta. Drodzy Państwo, ja obiecuję, że zrobimy wszystko, żeby one jak najmniej szkodziły lokalnej społeczności. Organizujemy się w tym względzie. Jeden jest tylko problem, że w obrębie zabudowań, w pobliżu zabudowań nie wolno sięgać po broń. Stąd te dziki chyba to wiedzą i obcują tu między blokami właściwie. Natomiast ich wyjście na zewnątrz jest dla nich niebezpieczne już. Koło Łowieckie Słonka do dzisiaj gospodaruje w 2 obwodach łowieckich o łącznej powierzchni 5880 hektarów.